Siemanko, siemanko, witam na moim kanale. Witam drogich Państwa, z tej strony Bombel, nie kto inny. Moi drodzy Państwo, witam Was ze słonecznego Kazachstanu, czyli dodatek do promocja The Great Steps. Słuchajcie, duży dodatek mapowy. W zasadzie powiem Wam, że jedni mówią, że nakładka, drudzy, że to jest całkiem inna mapa. Jedni i drudzy mają trochę racji, ale myślę, że do tego jeszcze sobie nawiążę. Tymczasem, słuchajcie, no Renata, jak teraz mnie tak wzięło na Renatę, to będzie Renata przez jakiś czas. Ja ją trochę sobie przemalowałem, ostatnim razem była w takich kolorach bardziej rzucających się w oczy. Dzisiaj jest dość mocniej stonowana w zestawie, słuchajcie, takim trochę naszym polskim, nie? No bo wyciągnę sobie za sobą dzisiaj wieltonkę i słuchajcie, w postaci firanki zawsze jeździłem na tych kontenerach, na tych chłodniach, a mówię, tą wieltonkę to sobie pociągnę na chłodni, przepraszam, na firance. No już miałem powiedzieć, że na chłodni, za dużo tą chłodnią się najeździłem w całej mojej karierze ETS-owskiej. W każdym razie wybrałem firankę, no bo tą firanką, powiem Wam, najmniej miałem do czynienia, także mówię, że dlaczego by nie powiedzieć z firanką. Dlatego dzisiaj, moi drodzy Państwo, polecimy sobie przez tą naszą pustynię kazachską, aczkolwiek niech nikogo nie zwiedzie fakt, bo pomimo tego, że taki pustynny klimat to jest ciekawie, natomiast dzisiaj będzie krótko, bo dzisiaj będzie tylko 180 km, to nie jest sporo, natomiast ogólnie ta mapa jest duża i to 180 km, gdzie na normalnej mapie czy na normalnym promocie wydawałoby się małą ilością, to tutaj, kurczę, jest, powiem Wam, trochę tego więcej. No i cóż, słuchajcie, myślę, że można odpalać powoli sprzęt. Ja sobie zapalę tą bestię. No, inne brzmienie silnika trochę, bo sobie wziąłem te dźwięki od Kirchbauma do słuchajcie, silnika. Więc rzeczywiście ta rynówka troszkę inaczej nam chodzi. Aczkolwiek myślę, że to nie jest jakieś wielkie wow też. Czasami trochę zachodzi takim elektrykiem niestety. Ale to może tylko moje takie wrażenie. W każdym razie polecimy sobie z towarem dzisiaj pod tytułem miód. Z miodkiem, moi drodzy Państwo. 20 ton. Bo ja w ogóle tak sobie pomyślałem, że może podniosę sobie ośkę na naczepie. Ale z takim tonażem to nie za bardzo. Myślałem, że jest mniej. Myślałem, że jest mniej. Dobra, możemy ruszać. Także sobie startujemy. Powiem Wam, że widzę, że powietrze już jest w układzie, bo przed tym, jak tu podjechałem się załadowywać, przed nagrywaniem, to dość mocno wypompowałem układ hydrauliczny. Widzę, że on się już tutaj zdążył zregenerować, także spoko, bo myślałem, że będziemy chwilę stać go pompować, ale jest ok wszystko. Drodzy Państwo, gdzie my w ogóle jedziemy? Bo ja tak gadu. Gdzie my jedziemy? Ja spojrzę w papierki. Temir. Do Temiru. Możemy zerknąć też na mapę, jak to wygląda. Bo w sumie nie pokazywałem Wam tego. Tak to wygląda. Tutaj ten szlak najdalej mamy wysunięty na Karabałyk. Karabałyk. Niektóre nazwy, powiem Wam, ciężko przechodzą przez język, przynajmniej mi, także jeżeli tutaj będzie coś kaleczone, to przepraszam. No zacząłem z Uralska. Słuchajcie, tutaj tą trasę zrobiłem do Mukuru. Powiem Wam, tutaj było prawie 400 km i powiem Wam, że no, jechałem prawie ponad może godzinę, także myślałem, że to będzie o wiele krótszy dystans, ale dość mocno się zdziwiłem. No i my dzisiaj sobie pojedziemy dalej, słuchajcie, do tego Temiru. Tutaj widzę, że mamy przez Szubarkudyk, chyba tak, o Jezus. Arabem bym nie mógł chyba być, tym bardziej teraz, jak zgoliłem brodę, więc i bez brody, i bez wymowy to nie przejdzie. W każdym razie, słuchajcie, tak to wygląda. Tu widać, że oni chyba będą jeszcze sobie to rozbudowywać.
I właśnie, słuchajcie, no tutaj z tego co wyczytałem, możliwe, że w przyszłości kiedyś będą możliwe połączenia drogowe, tylko że to jest w cholerę roboty, a z tego faktu, żeby wcześniej wydać ten Great Step, ten dodatek, no to zdecydowali się tych połączeń dróg nie robić, bo jednak tych kilometrów tutaj by było sporo do przerobienia. Także na dzień dzisiejszy tak się to prezentuje. To są moje informacje, które tam sobie gdzieś wyczytałem, nie? Więc myślę, że jeżeli ktoś jest inaczej poinformowany, to niech daje znaka śmiało. Jestem otwarty do konserwacji. Konserwacji też. Konwersacji, przepraszam bardzo. Konwersacji. Moi drodzy Państwo, więc sobie skoczymy z tym miodem. Zobaczymy, co tu się ciekawego na tej mapie dzieje. Słuchajcie, ja tą pierwszą trasę, którą robiłem. Teraz muszę się skupić, żeby tutaj nie przyfancolić w nic. Bo tu jest dość ciasno. Aczkolwiek myślę, że my sobie tu przejdziemy. Bardzo nieładnie się postawił tym tutaj autokarem, ale nic. Ja nie znam kazachskich zwyczajów, przepraszam. Czy my tam przejdziemy? Chyba przejdziemy. Chyba przejdziemy. Mam nadzieję, że wieltonka nie zostanie tam poszarpana ani podrapana. W każdym razie, słuchajcie, pierwszy szlak, który tutaj robiłem. Ogólnie przyjechałem tutaj na tą bazę, tej, z której teraz wyjeżdżamy, w nocy. Była noc. Powiem wam, że w nocy tutaj jest, no, grubo. Nie widać nic. Słuchajcie, jeździłem tutaj po tych polach w ogóle. No było, powiem wam, nieźle. Tam z tego nasypu, gdzie będziemy teraz jechać, to prawie spadłem zestawem. Ogólnie Renata jest mocno poharatana, wam powiem. Bardzo. O, proszę bardzo, krówki tu jakieś się pasą. Króweczki, proszę bardzo, jakie ładne, ale trochę inne od tych polskich, nie? Nasze to takie czarne. Jak węgiel. Jak polski węgiel. A te brązowe. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, tutaj z tego nasypu to prawie wywróciłem zestaw cały, do góry kołami. No jaja były takie. Jeszcze zaczęło lać. Ciemno jak smoła. Powiem wam, długie światła włączyłem, ale to w ogóle praktycznie nic nie dało. Jakoś na ślepego wjechałem na tą bazę, ale było, wam powiem, grubo, nie? Teraz będziemy sobie jechać w lewo na ten mukur. Znaczy, w mukurze to my chyba jesteśmy w tym momencie. W każdym razie, drodzy państwo, w prawą stronę tam, za mniej więcej, nie wiem, kilometr, może dwa, mamy, słuchajcie, koniec trasy asfaltowej i zaczyna się trasa szutrowa. Znaczy, szutrowa to jest delikatnie powiedziane. To jest typowy, słuchajcie, rajd Dakar, nie? Bo to, co się tam działo z zawieszeniem w moim zestawie, ogólnie, jeżeli chodzi o naczepę i ciągnik, no to jest do serwisu wszystko, do oddania. Bo powiem wam, tak się natrzaskałem tam. Głazy, kamienie. Powiem wam, nie było to przyjemne i w pewnym momencie już się zacząłem męczyć, jadąc przez ten, słuchajcie, odcinek. Ale jakoś, kurczę, oho, zaczyna się znowu, więc może będziecie mieli okazję zobaczyć, o czym ja mówię. Aczkolwiek widzę, że tu jest delikatnie, tak, widzę, że tu jest delikatnie, ale tam była totalna rzeźnia, więc jak ktoś sobie odpali ten dodatek, to polecam przejechać się tą trasą. O, tutaj mamy już jakieś takie wyboje, wesołe miasteczko a la kolejka górska. Ja w ogóle to chyba, powiem wam tak, nie wiem, czy mam podniesione zawieszenie, bo wtedy jechałem na nisko obniżonym tym zawieszeniu i powiem wam, że no, tam się tak wszystko trzaskało. Ja nie wiem, co się stało z ładunkiem, podejrzewam, że był zmiażdżony. O, tak, o tym mówię właśnie, co teraz tu widzimy. To ja o tym mówię, nie? Tylko że tam było po prostu, to widzę, że są wysepki jakieś takie piaszczyste, tam były kamie z kamienia, także. Także no nie ma lekko. Ja bym sobie zawieszenie podniósł. Zawieszenie mamy podniesione teraz na maksa. I powinno jakoś to pójść, bo tam to pomogło, wam powiem szczerze. Tam to pomogło. Tutaj widzę, po prawej stronie jest jakaś droga. Nie wiem, czy do odkrycia, czy jakiś skrót. Ale nie będę ryzykować, no. Nie będę ryzykować. W każdym razie powiem wam tak. Mi się bardzo podobają takie, jakby to powiedzieć,
bardzo cenię wyobraźnię twórców, nie? Map. Ale trochę, kurczę, wam powiem, dla mnie takie drogi tego typu jak teraz w pewnym momencie zabijają mi przyjemność z jazdy, bo jednak wolę, wiecie, asfalcik, nie? Ja jestem taki chłopak z bardziej takich miejsc, no z miasta, nie? Więc raczej ten asfalt zawsze... Ja muszę uważać, bo zaraz to się skończy tragicznie. Aczkolwiek powiem wam, że shooter spoko przez jakiś czas, ale tak przez, nie wiem, jechać 100 km czy 200 to jest udręka już. To jest udręka. W każdym razie, na razie nic nie uszkodziliśmy, o dziwo. No, patrzcie, awaria silnika, no to jest to, co, o czym ja mówiłem, nie? Teraz tak, czy on mi tu zapali, czy ja muszę zjechać? Dobra, awaryjne. No, będą jakieś jaja. Myślałem, że to lepiej przejdzie, ale widzę, że tu może być cyrk dzisiaj. Dobra. Zapalił, dobra. Dobra, niech oni pojadą. Zobaczymy, jakiś tutaj puści teraz. Gościu. Dobra, dobra, ładujemy się za autokarem. No i słuchajcie, tak to jest, nie? Tamten pierwszy szlak, którym jechałem, był przyjemniejszy. Tu widzę, się już robi typowe pustkowie. Ale powiem wam, z jednej strony to dobrze, bo mam tą modyfikację na pracę fizyki. I teraz widać, jak to sobie elegancko ta kabina się tu buja, skacze, nie? O, koleżka tu z lewej strony próbował nas zaatakować. Nie wyszło. Nie wyszło. Boże kochany, zlituj się nad tym zestawem i na moim zawieszeniu. Oj. Powiem wam, że jesteśmy w Kazachstanie, nie wiem, jak to wygląda sytuacja z serwisami, nie? Także... z tym też może być problem, chociaż myślę, że to jest gra i tutaj raczej takie rzeczy są dostępne. A nie wiem, jak to jest naprawdę. Chociaż Kazachstan nie jest... to nie jest Afganistan, więc podejrzewam, że on jest bardziej trochę cywilizowany, chociaż ja tam nie byłem i mogę się mylić, nie? Chociaż Kazachstan, nie, wydaje mi się, że jest bardziej właśnie ogarniętym miejscem. Chociaż pewnie niektórzy mogą to porównać do Afganistanu tutaj, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, nie? Te góry, te pustynie i tak dalej, piach, to, no to wszystko się kojarzy, także ogólnie już jesteśmy w tej części świata, gdzie mamy do czynienia z takim właśnie klimatem. Teraz było słychać, jak się zawieszenie obniżyło samo. Także poczuł asfalt i sam chyba automatycznie doszedł do wniosku, że może się wyluzować. Dobra, mamy trochę terenu, słuchajcie, asfaltowego, więc można w końcu przyjemnie pojechać i pogadać. Proszę bardzo, przejazd kolejowy. Jakiś simrail, ewentualnie, aby ktoś miał ochotę, to można by pewnie spróbować, chociaż myślę, że w Simrailu raczej szlaków z Kazachstanu nie zobaczymy. Chociaż nigdy nie wiadomo, nie? No, i tak to jest, moi drodzy państwo. Tak to jest. Co z tą mapą, słuchajcie, tak mogę jeszcze powiedzieć, no. Wydaje mi się, że czasami ona się może wydawać dla niektórych osób pusta. Bo, tak jak ja tam wspominałem w poście, nie zawsze każdemu leży taka mapa z otwartymi przestrzeniami, bo parę osób mogłoby powiedzieć na przykład, że tu się nic nie dzieje, że tu nic nie ma i tak dalej, no i nudno i w ogóle, nie? Ale powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Kazachstan, to raczej pewnie to tak wygląda, jak widzimy, nie? Wydaje mi się, że twórcy z promocji raczej by nie nagięli mocno rzeczywistości i podejrzewam, że to może tak być po prawdzie. Tymczasem widzę, tu mamy wspinaczkę na jakieś wzgórze. Ale Renata jest mocna, także myślę, że tu nie będzie problemów o to, żeby podjechać pod jakąś górę. Bardziej się martwi o ten silnik, czy on da radę. Bo na uszkodzonym silniku to zawsze jest trochę gorzej, nie? I rzeczywiście powiem wam, że są takie momenty, że jest pusto i rzeczywiście może wydać się smutno, nie? Ale powiem wam, że na przykład... O, patrzcie teraz, jaki macie ładny widok z tą mgłą w oddali. Bardzo ładnie to wygląda.
Natomiast wracając do tej mapy, słuchajcie, ona bardzo trafiła w moje gusta, bo ja lubię takie mapy, nie? Gdzie jest dużo właśnie otwartej przestrzeni. Zresztą ja już o tym wspominałem nieraz. I powiem wam, że to naprawdę dla mnie jest... Ja lubię takie dalekie podróże, w sensie takim, że po prostu, wiecie, jedziecie przez te szlaki i to mi się kojarzy z taką prawdziwą trackerką, nie? To mi się kojarzy z takim prawdziwym zawodem trackera, że jedziesz przed siebie, po prostu jest pusto i zazwyczaj te trasy ciężarówek tak przebiegają, nie? Na przykład jeżeli chodzi o mapę Paryża, kompletnie mi nie podeszła i powiem wam, że no nie było szans, żebym na niej pojeździł. Nie było szans, żebym na tej mapie Paryża pojeździł, bo kompletnie to nie trafiło do mnie. Ja powiem wam, że jeżdżenie ciężarówką po mocno zaludnionym mieście, to znaczy mocno zaludnionym mieście, tam jest pusto ogólnie, nie? I ta mapa jest trochę martwa też dla mnie, ale... Między takimi blokami, między betonową dżunglą, tak jeżdżenie tira, no to umówmy się, ale ma to miejsce, ale bardzo sporadycznie, nie? I dla mnie kompletnie to jest nietrafione, więc ten projekt sobie odpuściłem. Ja tam się przejechałem kawałek, ale powiem wam, że może tam jakieś aktualizacje przyjdą, coś się pozmienia, ale póki co nie będę jej pokazywał, bo zwyczajnie mi się to no nie spodobało. Oczywiście nie chcę tutaj, żeby wyszło, że ja hejtuję projekty i tak dalej, tylko mówię co myślę, nie? To jest moja opinia i raczej słuchajcie, myślę, że nie jest najsurowsza, nie? O. Więc słuchajcie, tutaj kurczę, tak jak pisałem na moim poście na YouTubie do społeczności, kwestia gustu, kto co lubi, nie? To co lubi, mi się akurat bardzo to spodobało, słuchajcie. Brakuje mi tego połączenia, kurczę, fajnie było, gdyby oni to połączyli. Może oni to zrobią. Ale ja też rozumiem, że to jest kupa roboty, więc nie będę tutaj jakimś wymagającym typem. Cieszę się z tym, co mam. Jeżeli chodzi o dzisiejszy zestawik, drodzy państwo, no to myślę, że to się w miarę prezentuje. W miarę się to prezentuje. Ja tą wieltonkę, słuchajcie, mam jeszcze na modyfikacji. Bardzo fajna modyfikacja, powiem wam, jest na Steamie do wzięcia, także jakby ktoś był zainteresowany, to długo nie trzeba szukać. Więc polecam. No ale czekam, słuchajcie, na tą paczkę. Na tą paczkę wieltona, która ma wejść do Eurotrucka. I powiem wam, że jestem ciekawy na przykład, czy mocno się będą różnić te modele naczep, czy na przykład to będzie mniej więcej to samo, nie? Bo mi się wydaje, że tą modyfikację, którą ja posiadam, że jest bardzo fajnie odwzorowana i na wysokim poziomie, nie? Więc myślę, że raczej dużego rozstrzału nie będzie między tym modelem a paczką od SCS-u. Na pewno będzie więcej elementów, które będziemy mogli założyć na naczepę, chociaż to też jest do końca niewiadome. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądać ta paczuszka. No. W każdym razie ja już zacieram ręce, a zaciskam to kciuki, nie? Żeby to jak najszybciej nam wypuścili. Ja tak patrzę, moi drodzy, 60 km mamy, także na luzaku do 70 kilometrów, więcej tutaj nie będę gnał. Więc kurczę, no. Ale powiem wam, to co tutaj robi robotę, to spójrzcie na ten zachód słońca, nie? Zobaczcie, jak to elegancko wygląda, jak to słońce zachodzi tutaj. To powiem wam, że tak dobrze się czuję na tej mapie. Naprawdę, nie spodziewałem się, że tak mi siądzie ten projekt, bo wiecie, no z jednej strony tu jest pusto, z drugiej strony dla takich, kurczę, może koneserów, mógłbym powiedzieć, że dla koneserów bardziej chyba jest ta mapa, nie? Bo podejrzewam, że młodsi gracze to raczej będą woleli takie tereny, jak wiecie, fikcyjna Polska, Poland Rebuilding, nie? Mamy więcej zabudowań, więcej rzeczy się dzieje dookoła. Tutaj ten projekt, słuchajcie, jest taka, no, real talk trackerka, nie? Taka trackerka z życia wzięta, czyli chłopie, rób kilometry i patrz przed siebie, nie?
Także kurczę, na pewno słuchajcie, całe sobie to objadę. Nie wiem, czy będą, czy wszystko będzie na odcinkach. Raczej nie, bo tutaj niektóre te trasy są dłuższe. Aczkolwiek kurczę, na pewno coś jeszcze wrzucę tutaj z tego projektu. No pięknie jest, powiem wam. Kurczę, ty, ja jedę bez świateł w ogóle. Widzieliście? Teraz się kapłem, że ja bez świateł jadę. No ale to dobrze, że w ogóle się kapnąłem, nie? W każdym razie... no pięknie. Pięknie, te otwarte przestrzenie tutaj. Kurczę, ja powiem wam szczerze, kamerą zero się tutaj tak nie... nie telepałem, żeby tutaj gdzieś latać, oglądać to, jak to wygląda tam w głąb, ale w zasadzie po co to robić tutaj z punktu widzenia kierowcy. Tutaj jak mamy tą drogę, wszystko jest ładne, więc kurczę, no polecam wam, słuchajcie, no to też jest, powiem wam, inaczej jak ktoś pojeździ, a inaczej jak oglądasz, jak ktoś gra, nie? Bo powiem wam, ja tak miałem z tym Paryżem, chociaż to odnośnie tego Paryża to miałem dobre przeczucia, bo już wiedziałem, że to trochę dla mnie jest za bardzo naciągnięte z tym jeżdżeniem po Paryżu, nie? Ale ale mimo wszystko, wiecie, zaimplementowałem tą mapę i tam sobie parę kółek zrobiłem, więc też mówię, zobaczę jak, jednak jak to na własnej skórze będzie wyglądać, nie? Aczkolwiek powiem wam, ja to jestem taki człowiek, że jak coś mi się zawsze wydaje i mam jakieś przeczucie, to w 90% tak się to kończy. Niestety, nie wiem, jak jakaś kurwa wiedźma, nie? Ale nic. W kościach czuję dużo rzeczy niestety. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Mniejsza z tym, słuchajcie. Mniejsza z tym. No kurczę, myślałem, że tu będzie czuć fizykę na tych torach, a tu niestety się zdziwiłem. Niestety się zdziwiłem i przejechaliśmy jak po stole. No i tak patrzę sobie tutaj dalej, mamy tą trasę w lewo. Też zastanawiam się, czy jest możliwość tutaj taka, żeby tutaj więcej tych nitek porobić. Na pewno będą tutaj uaktualniać tą część też, nie? Aha. A na luzie się chyba sturlamy, myślę. Sobie awaryjki włączę. Kurczę, muszę zreperować ten silnik. Nie wiem, gdzie tutaj jest jakiś serwis, wam powiem. Słuchajcie, na luzie, nie? Teraz. Ale myślę, że się to doturlamy. Dobra, bazę mamy już tutaj na miejscu, także... jesteśmy w Temyrze. No i powiem wam, on ciula to hamuje, nie? Ale to jest normalne, no jest wyłączony silnik. Dobra, zapalił. Zapalił. To było bardzo też mądre z mojej strony, hamowanie bez silnika. Można jechać, można. Można jechać, słuchajcie. Wjeżdżamy sobie na bazę z miodem. I jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Kurczę, ten serwis będę musiał gdzieś chwycić, bo jest strasznie rozbity ten samochód. Powiem wam, nawet nie dzisiaj z tych wertepów, ale wtedy jak się wpakowałem w te kamienie, to tam poszło wszystko, nie? To było straszne. Normalnie serce mnie bolało i teraz się tak zastanawiam, jak to zaatakować, czy od tamtej strony. A może, kurczę, od tamtej strony byśmy wjechali. Abym nie musiał cofać. Nie wiem, czy tam się zmieścimy, ale nóż widelec może wejdzie, no. Zobaczymy. Słuchajcie, to tak z nowości co? Słuchajcie, przeszedłem na yerbę. Przestaję pić kawę, przechodzę na yerbę. Jak mi to wyjdzie, to nie wiem. Aczkolwiek powiem wam, że już no, praktykuję to od, nie wiem, tam. No, trochę już to podpijam sobie tą yerbę. I powiem wam, że jeżeli ktoś chciał spróbować, a boi się tego, że go poczepię strasznie, że go wyrwie z butów i to w ogóle nie wiadomo, co się będzie działo, to nie słuchajcie tego, nie słuchajcie tego, bo powiem wam, że też liczyłem trochę, że do mnie to będzie
fajnie czepać, a powiem wam szczerze, że to po tym to mi się w zasadzie chce spać i nic takiego jakiegoś wielkiego się nie dzieje. Wiecie co, zauważyłem, że jednak człowiek jest bardziej wyluzowany trochę. Taki ten stan relaksu, słuchajcie, jest rzeczywiście lepszy. Z tego co tam wyczytałem, to rzeczywiście to tak niby ma działać, nie? Relaksująco i przy okazji pobudzająco. Na mnie działa tylko relaksująco, niestety nie pobudza. A wręcz przeciwnie, powiem wam, że chce mi się spać po tym. Ale zmieniam nawyki żywieniowe, słuchajcie, no staram się coś, kurczę, zmienić, no. Ja mam 30 lat już na liczniku, także powiem wam, że trzeba coś zacząć myśleć o zdrowiu, bo to wiadomo, człowiek żyć wiecznie nie będzie, nie? No, ale yerba spoko, powiem wam, tej kofeiny za dużo. Może dlatego tak to na mnie działa, że tej kofeiny tyle wypiłem w swoim życiu, że... Nie wiem, ten system nerwowy może mam jakoś porozbijany, no nie wiem. Mniejsza z tym. W każdym razie oddajemy, słuchajcie, to co przywieźliśmy. Co prawda zaliczyło mnie przed chwilą, a ja bym chciał to ładnie tutaj postawić. Dobra, mamy. No, ładnie nam się to świeci wszystko. Słuchajcie, no dzisiaj to by było na tyle, króciutko. Ile my tam zrobiliśmy? 180 km? Coś takiego. Już nie pamiętam. W każdym razie, bardzo fajnie. No powiem wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem, bo kurczę, niby to nie jest coś wielkiego, ale jakoś tak mój gust, powiem wam, to trafiło. Co tak mi się nie podoba, kurczę, za dużo tych takich wertepów tu jest miejscami, nie? Za dużo tych wertepów jest miejscami i ja nie lubię jeździć po takich, wiecie, Dakarach, nie? No ale ja rozumiem, że to może rzeczywiście tak wyglądać. Rzeczywiście to może tak wyglądać. Dobra, zgasimy go. Zgasimy go. No, w Renacie posprzątane, słuchajcie, także jest elegancko. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Nic, no będziemy tutaj patrzeć, co się dzieje, słuchajcie. Na pewno będą jakieś aktualizacje, to od razu się odezwę z tym do was. Jak zwykle, mile spędzony czas. Słuchajcie, zapraszam do oczywiście lajkowania, udzielania się w komentarzach, jestem otwarty na jakieś tam, wiecie, dywagacje, konwersacje. Nie ma z tym żadnego problemu, tam zresztą każdy, kto śledzi, to widzi, że staram się odpowiadać na wszystkie komentarze. Wszystkie normalne oczywiście, nie? Więc zostawiajcie po sobie ślad. Ja się z wami będę żegnał, dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia.